Towarzysze, nie uwierzy nikt mym słowom. Towarzysze, a ja mogę nawet przysiąc. Ja bym siebie sam rozdeptał własną nogą. Ja zdradziłem klasę robotniczą. Ja zrobiłem to na zimno i na rozum. Gdy się pchałem z szarym tłumem do Trajdusia, jechał Fiat i facet kiwnął na mnie z wozu, że podwiezie. Pomylić się musiał. To był błąd, bo niby skąd. Pierwszy raz widziałem się z facetem i on też połapał się na tym, że ten ja to jednak nie ten. On spodnie frant, très élégant. No najron prążki lśnił zbyt biało i to był błąd, bo nie wiem skąd, lecz mnie się nagle też tak chciał. Co wiedziałem, z pracy rąk on tego nie ma. Z pracy głowy też nie, czoło miał zbyt niskie. Tu dziękuję, do widzenia, do widzenia. Przyhamował z eleganckim piskiem. Nie wiem czemu zaraz z budki zadzwoniłem do prezesa naszej rady zakładowej. Coś zełgałem, nie tak duży to wysiłek i zapytałem go o zdrowie. Trochę wstyd, bo niby nikt, tylko ja tak nagle jak się czuję. Wstyd, o nie! Na drugi dzień odkłonił się, a potem rzekł dziękuję. On spodnie w kant, très élégant. Sympatii nić wiązałem cienką. Pan prezes chciał, pan prezes dał. Kuchnia, pokoje dwa z łazienką. Później jakoś nawet nie wiem kogo winić. Do prezydium zaprosili podczas święta. Plan się walił, ja mówiłem, że jest wynik. Nawet cytry jeszcze dziś pamiętam. Później chwila na sukcesy przyszła małe. Tam coś wzniosłem, tu ściskałem czyjeś ręce. Jakiś order mnie wręczano, ja wręczałem. Mało umiem, zarabiam ciut więcej. Parę lat to mi wyszmat. Pierwszy raz takiego coś przeżyłem. Tam mój Fiat, lecz czuję tak, że gdzieś tam ja jednak was straciłem. Bo spodnie w kant, très élégant. No najron w szafie futro dobrze. Nieważne to, gorzej jest, bo ja coraz bardziej czuję, że mi dobrze.